wychodzimy lewą nóżką na tam, kawa czeka. Kanapeczkę pan sobie skonstruuje. Ma pan dwie dłonie? Jeszcze widzę stoły. Dobra, liceum skończone? Tu kilka. No to da pan radę sobie kanapkę zrobić, tam są kanapki. Do zrobienia oczywiście. Na kolana, Maciek, gdzie jesteś? W świecie starych, martwych amerykańskich samochodów. Módlby się. Chcę myśleć martwy. Modlitwa do kampera teraz jest, czy do jakiego? Myślałem, że do Volkswagena, bym się zdziwił. Widać, że cywilizacja jest mocna. Wjazd do Vancouver? Tak. Jedziemy w los SL. Co? SL Łosiu. Nie znam takiego modelu SL Łosiu. Park Vancouver? Nie mam pojęcia. Grubo zimnych kroków idzie przed. Zaraz się wybebesz. To jest świetny most, bo jest nie dość, że jest za darmo, to możemy tam z powrotem cały dzień chodzić. Tak. Czujesz? Więdarski pojechał na Harley'u. Dzielnica pod mostem. Kanadyjsko-amerykańska granica. Border? Mordor. A nie granica państwa? Nie, gdyż jesteśmy w anglojęzycznej strefie, więc jest to border. Dziękuję za to lekcję. A, trzeba za akurat tyle jeszcze wiem. Kanada? Stany Zjednoczone. Kanada, Stany Zjednoczone, tu. A tutaj podążający księżycowym krokiem Maciej jako pierwszy uczestnik programu NASA Polska. Nie, dobrze jest, Paweł. Trochę bardziej w lewo. Brawo. To będzie chyba program marynistyczny. W czasie naszej ucieczki w Seattle znaleźliśmy też piękne łódki. Jak
taka łódeczka mistrza. Śliczna. Fajna łódeczka? Piękna, taka malutka żaglóweczka. Boże, jaka fajna. Co to za dziwna rzeźba? To jest, myślę, że dwie osoby, które porozumiewają się ze sobą za pomocą języków, znaków, tekstów pisanych i tym podobnych rzeczy. Ale bardzo się wałnąłem w łeb. Stalowa rzeźba, bardzo fajnie wykombinowana. A tuż obok uroczy bar dla mini golfistów. W tych starych loftach nowy salon nowoczesnej Tesli. Coś bardzo pięknego i bardzo drogiego. Salon Tesli, tak, bardzo taki minimalistyczny, jak samochody, ale tutaj piękny stary budynek, niestety już nie funkcjonujący firmy Firestone oponiarskiej. Zapewne tutaj były warsztaty, opony. Salon opon, być może jakaś produkcja, albo coś tam, biura. Nad czym dumasz, Maciej? Pustką w życiu. Ty masz pustkę w życiu? W głowie. A w życiu się mówi? Nie przygotowałem się do odpowiedzi. Ale to co, byłeś w pudełku nicości właśnie? No. To się zamknąłem. Bardzo dobre. To dosyć relaksujące. Ja się tam często zamykam. Zauważyłem. No, ja ci mogę powiedzieć, jak ono wygląda. Uli, nastają te podwójne kolory. Nie możesz, bo jestem facetem. Kobietom nie można mówić, jak wygląda.